Ja jestem trochę zaskoczony i trochę mnie się też to nie podoba, bo trochę stawiam się w roli Bednarka. On nie jest piłkarzem, który tak naprawdę no, cały czas błędy powinien grał Są tam w dobrym klubie. Wielu być może piłkarzy, obrońców, którzy grają w reprezentacji, by się tam nawet nie zmieściło. Też mam wrażenie takie, że to jest za bardzo, za ostro. W meczu z Albanią na wyjeździe, to był ten mecz ostatni Santosa, w powietrzu był numer jeden. My żeśmy tam grali w, y, pierwszą połowę do gola, bardzo dobrze. I ten Bednarek w powietrzu jest bardzo dobry. On jest silny, on potrafi wygrać głowę. Bednarek y, jest dzisiaj kluczowym piłkarzem dla mnie. Wystąpił 20 razy w reprezentacji Polski. Dzisiaj z takim wzrostem, charakterem i głosem przydałby się naszej drużynie, zwłaszcza linii defensywy, bo by pogonił tych młodych ludzi do wielkiej roboty. Dziś moim gościem jest Kazimierz Węgrzyn. Dzień dobry Kaziu. Dzień dobry, witam. Partnerem naszego programu jest Katarzyna Pomelo, dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Na naszych widzów czeka specjalny rabat. Więcej w opisie filmu. Głos Ekstraklasy, tyle lat zachęcałeś. Afirmowałeś ekstraklasę, byłeś człowiekiem, który z entuzjazmem podchodził do meczu, choć na końcu ta przygoda się też skończyła. Ale dobra, zaczniemy od poważnych rzeczy. Bardzo poważnych. Czy zostaniemy mistrzami Europy w piłce nożnej? <grym> <grym> no tak, no. liczymy a tak to. Chcielibyśmy oczywiście. <grym> Nie no, cieszymy się na razie z tego awansu. Myślę, że to też jest sukces, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, co się mogło wydarzyć. Też jak gdyby powątpiewałem w to, że to może się udać, bo tak naprawdę nie było żadnych podstaw do tego, żeby wierzyć w to, że Polska z Walią wygra ten mecz, gdzie w ostatnim czasie nie wygraliśmy na wyjeździe żadnego poważnego meczu, dlatego myślę, że nie tylko ja się obawiałem. I, I to chyba nas na dzień dzisiejszy powinno budować, że jedziemy, że, że będziemy mogli marzyć o tym, żeby, żeby drużyna w każdym meczu tak naprawdę zaprezentowała się dobrze. I to chyba jest najważniejsze i tak trzeba chyba do tego podejść. Też powiedzieć, że tydzień po niej nie mamy prawa marzyć o Mistrzostwie Europy. Nie wypada. Znaczy... Ma marzyć możemy o wszystkim. Możemy Mar o Marzyć możemy o wszystkim, dlaczego nie? Natomiast ja myślę, że ta wiara w zespole yy, coś drgnęło. Tak mi się wydaje. Oczywiście piłkarze mogą mówić swoje, nie, nie zawsze to jest to jest prawdziwe. Ale tutaj patrząc na to, jak ten mecz wyglądał z walią, jak ta drużyna walczyła o to, żeby temu przeciwnikowi utrudniać życie. Była taka spójność i myślę, że coś jest na rzeczy, że, że taka komunikacja w zespole po tym wszystkim, co się wydarzyło, po katarze, po tej premii, po tych niedomówieniach, że to chyba zostało oczyszczone, bo, bo to trzeba było najpierw zrobić, dlatego trudności pewnie Santosa z tym, żeby ta drużyna zafunkcjonowała, brak yy, znajomości języka, także myślę, że też w komunikacji nie było na tyle dobrze, a próbiesz to zrobił i to myślę jest jego sukces. Myślisz, że to trzeba położyć przede wszystkim na tej szali na zasługi Michała, selekcjonera przede wszystkim, czy też myślę... myślisz to, że piłkarze się sami odbudowali, nie wiem, dokonali autorefleksji? W drużynie zawsze najważniejszy jest trener. A szef, nie kapitan, nie lider. Szef jest zawsze najważniejszy. I myślę, że jeżeli szef nie da rady, to drużyna też nie funkcjonuje. Mam, mamy dzisiaj nawet w ekstraklasie wiele zespołów, które mają, wydaje się, lepszy potencjał ale nie potrafią tego oddać jako, jako całość, jako zespół. A są zespoły, które bym powiedział, wydaje się, że mają ten mniejszy potencjał, ale przez tego szefa są tak zorganizowani, że jako całość prezentują dobry poziom. Więc tutaj myślę, ja nie odbieram zasług tutaj, tutaj probieżowi, bo, bo to też jest tak, że drużyna obserwując trenera, Albo pójdzie za nim, albo nie. Ja miałem wrażenie, że zwanią poszła za nim. I to jest taki sygnał, że nastąpiła zmiana taka pozytywna i, i myślę, że jesteśmy na takiej. Nie chciałbym mówić fali wznoszącej, <grym> ale jednak coś dgnęło i moje pytanie, powoli, czy, powoli. Czy będziemy mistrzami Europy? Pytanie bezczelne, naiwne. Zapytałeś, czy możemy marzyć? Marzyć możemy. Marzyć możemy. Dobra, mówisz obserwacja selekcjoner, obserwacja trenera, na to polega z punktu widzenia szatni? No, y, widać jak zarządza, czy na przykład jednych traktuje inaczej, no, no, jakiś taki gest, y, szczerość, to, to, to są rzeczy, które y, y, no, kupujesz albo nie. I to ty, mnie się wydaje, że jeżeli trener jest, y, y, no, mówi co innego w szatni, co innego Ech. gdzie indziej, no, no to wiesz, no, to, to, to tak jak wychowanie dzieci, mówisz co innego, robisz co innego i dzieci skoczyc obserwuje, A dzieci i, w, szkole i swoje, i w szkole, swoje w szkole, tak, więc to. To są rzeczy, myślę, z jednej strony bardzo proste, bo jeżeli ktoś jest naturalny, to się zachowuje naturalnie w każdej sytuacji i nie ma co grać. I to, a poza tym też jeszcze jak gdyby sprawy szkoleniowe, bo to jest chyba jeszcze ważniejsze, że jeżeli drużyna widzi, że trener nie daje rady, że ta taktyka albo ten pomysł na grę się nie sprawdzi albo świat mu uciekł, to, no to też to nie jest akceptowalne. No Więc dobra. trener no, no, ma trudną rolę, ale. Ale, ale no, doświadczenie, myślę, biorąc pod uwagę cały czas Michała Probierza, który zdobył sobie w, jako trener ekstra klas, w Ekstraklasie, jako trener w Młodzieżówce, bo to też było ważne. I jeszcze jedna rzecz, odnosząc się do reprezentacji, bo ja pamiętam jeszcze za moich czasów to trenerzy, którzy przyjrzeli na reprezentację, oczywiście oni mieli głód treningu trochę, bo to też były rzadkie spotykania i nagle mają grupę świetnych piłkarzy, trening przy światłach zroszone boisko, gra ma y, trwać 15 minut, nagle to wszystko fajnie wygląda, gra się przedłuża do 35 minut. Ja niejednokrotnie widziałem takie rzeczy, że ten, jak dobrze wyglądają, no to trzeba im pozwolić dać pograć, ale to też chodzi o to, żeby y, tak jak trener Leńczyk zawsze mówił, że tutaj ty nie masz najlepiej wyglądać w treningu, tylko w meczu. Czyli chodzi mi o to, że Często jest tak, że na treningu drużyna wygląda dobrze, ale później ta, ta, ta duża liczba gierek czy tych minut na tym treningu powoduje to, że w tygodniu wyglądaliśmy lepiej niż w meczu. I ten mecz z Walią pokazał mi, że drużyna była przygotowana i mentalnie yy, i przede wszystkim kondycyjnie. Bo ja dawno nie widziałem polskiego zespołu, który by trzymał w, dru w drugiej dogrywce... Był zespołem lepszym, lepiej biegał, i to przeciwnik, który grał u siebie, gdzie, gdzie też widzieliśmy minę kibiców na twarzach, że oni byli troszeczkę sfrustrowani, nie widzieli, co się dzieje. Oni widzieli, że Polacy są w tej dogrywce lepszą. No wiesz, ale możesz zawsze powiedzieć, że Walczycy byli trochę podjechani, mówiąc kolokwialnie, meczem z Finlandią, gdzie naprawdę daliśmy wiele. Możliwe, możliwe, że tak było. Natomiast to też był taki yy, sygnał, że tutaj trener dobrze przygotował zespół do, do tej mówisz, mówisz o szczerości, mówisz o tych relacjach, które powinny być, ale jeśli Michał od, prowiesz odstawia przed meczem z Walią na trybuny Jakuba Modera, który umówmy się, no nie ma jeszcze chyba siły na, na, na 120 minut, nie wiem, czy na 90 takiej ostrej gry w reprezentacji, jest zawiedziony, daje wywiad, mówi, pamiętasz, mówi, no jestem zaskoczony, zasmucony, to jest szczera reakcja. Jak według ciebie trzeba to zrobić bezboleśnie? Dla piłkarza dla, dla dobra drużyny. Ja myślę, że to, to szczerość, że tak myślę. No, no przecież, jeżeli ty jesteś trenerem i mnie odstawiasz, tak. no chcąc czy nie chcąc, ja będę zły. Czy y, tobie się be, ty będziesz widział u mnie jakieś braki, natomiast ja sam nie jestem obiektywny w stosunku do siebie. Nie, no już się dobrze czuję, już mogę grać. Natomiast dzisiaj patrząc na Modera, to Moder powinien być wdzięczny za to, że do tej reprezentacji został powołany, pod... do kadry y, został powołany. Jako ten, który ostatnio nie grał i też cyklicznie w swoim zespole nie występuje. Mało tego, dzisiaj, mamy, dzisiaj Modera nie możemy oceniać po tym, co było dwa lata temu. Dzisiaj musimy Modera oceniać po tym, co jest tutaj i teraz, do tej reprezentacji. My, mistrzostwa mamy za dwa miesiące, nie całe dwa miesiące. Nie, całe dwa miesiące, przepraszam, no. pola, dwa miesiące. I, tak I w tym momencie ta forma musi być, czyli on musi zacząć grać, Musi pokazać, że jest w dobrej formie. Dzisiaj w jego miejsce, moim zdaniem, wszedł Piotrowski. I to jest piłkarz, który dla mnie dzisiaj jest numerem jeden, jeżeli chodzi o linię pomocy. To jest piłkarz, który zaskoczył mnie, bo y, też jest coś takiego ważnego, że piłkarz w reprezentacji musi się czuć pewnie, musi wejść, musi być sobą. Y, ja, grałem w reprezentacji, nigdy sobą nie byłem, bo nie miałem jakiejś takiej cykliczności. Y, nie, y, nie mogłem się w jakiś sposób wypo wypowiedzieć, nie jesteś sobą. I taki na przykład przykład jak Piotrowski, yy, Nikola Zalewski który wszedł też do tej reprezentacji. Wszystkich chwali mnie, odkrywam Ameryki. Ale na przykład Snisz powoli zaczyna wchodzić. To nie powoli, jest ten tak. piłkarz, oczywiście on jest zawsze cichy, może spokojniejszy. On nie, z drzwiami nigdy nie wchodzi do, do zespołu, ale to tak samo było w Legii. Takimi małymi kroczkami szedł do góry, szedł, szedł I, i, i myślę, że był lepszym piłkarzem. W tym drugim meczu zwalnią też. Mnie się już dużo bardziej podobał niż ze Stonią, więc to też y, takie wprowadzanie do tej reprezentacji, poczucie się, to, to też jest rola trenera i, i piłkarzy, którzy tak naprawdę Lecki. razem współpracują ze sobą poza, poza e, treningiem. Kiedy grałeś w reprezentacji, miałeś starszego kolegę na środku obrony? Szefa? Wiesz o czym myślę? Że u nas trochę brakuje takiego szefa defensywy, człowieka, który by... Nawiązałem do ciebie. W reprezentacji nie byłeś może etatowym piłkarzem. No, wybór selekcjonera. Ale w klubach, w których grałeś... Wiesz, co Darek Wdowczyk kiedyś powiedział? Jak ty krzykniesz, wychodzimy, czy... Nie pamiętam. A, to, to wszędzie tak mówili, nawet jak, jak pociągów nie było, tak, tak że jest, pociągi odjeżdżają. Ale mówili, że słychać się na... Czy wyjazd, że odjeżdżamy, coś takiego krzyczałeś, to słychać było na stacji Łódź-Widzew, a to daleko trochę od stadionu. Ja, tak, ja myślę, że y, na pewno bezpiecznie jest młodym piłkarzom, którzy mają doświadczonego obok siebie. Emila Glika na jak, Tak, jak ja już grałem, powiedzmy, już końcówka była moja, to pewnie tak było. Kiedyś nawet tu słyszałem, że jak tam przyszedłeś, to nam było łatwiej. Bo, bo na tobie się skupiała uwaga i tak dalej, więc łatwiej komuś jest tak naprawdę y, grać przy tym doświadczonym i na pewno na pewno tak. Natomiast mm, no, środkowy obrońca, to muszą być jakieś cechy przywódcze, myślę, bo to trzeba też jak, jak gdyby właściwie organizować całą tą grę obronną. Później jak gdyby... Dobra, to... ma bramkarza. On właściwie więcej jeszcze... widzi. Co so, Bramkarz tak nie do końca, bramkarz jest trochę dale, dalej. To już jest no tak. 20 metrów i tak dalej, to on tam krzyczy, a, a ty jak gdyby widzisz swoje. Bramkarz też ma trochę inną optykę na, na piłkę niż yy, pewnie zawodnik. Oczywiście w niektórych sytuacjach podpowiada, ale to jak wszystko dzieje się bliżej bramki. A, no, no ale jak oceniasz sytuację Jana Bednarka? Krytykowanego i w sposób zasłużony, obiektywny, może trochę nie, może przesada. Michał Probisz nazywa to hejtem, broni, bierze go pod opiekę, ale no nie daje gwarancji takiej pewnej takiej opoki w defensywie. Ja jestem trochę zaskoczony i trochę mnie się też to nie podoba, bo trochę stawiam się w roli Bednarka. On nie jest piłkarzem, który tak naprawdę no, cały czas błędy powiedział grał, Są tam w dobrym klubie. Wielu być może piłkarzy, obrońców, którzy grają w reprezentacji, by się tam nawet nie zmieściło. Też mam wrażenie takie, że to jest za bardzo, za ostro. Mamo tego, byli piłkarze, którzy grali na tej pozycji, też potrafią krytykować tak bezpardonowo. Bednark w meczu z Albanią na wyjeździe, to był ten mecz ostatni Santosa, on w powietrzu był numer jeden. My żeśmy tam grali pierwszą połowę do gola bardzo dobrze. Ja widziałem tam też energię. Wydawało mi się, że coś tam się też zawiąże. I ten Bednarek powietrze jest bardzo dobry. On jest silny, on potrafi wygrać głowę. No są takie sytuacje na, na jego nieszczęście, że w tych takich momentach kluczowych, gdzie gol pada, on zawsze jest zamieszany. I to, I to na pewno... To tak, to ale wiekło, pamiętam, pamiętam no. też podobne rzeczy były w reprezentacji z Arkiem Głowackim. Że on wszystkim, że gdzieś się piłka odbiła, wpadła. Też nie można powiedzieć, że on był złym obrońcą niezwykle to... twardym, takim zdecydowanym, wiesz. Kiedyś parę samobójczyk zaliczył w sytuacji. Tak, Jan uważam, że Bednarek jest dzisiaj kluczowym piłkarzem dla mnie. To też jest troszeczkę takie nieszczęśliwe dla tych piłkarzy typu Bednarek, bo przejście na trzech obrońców dla faceta, który ma gabaryty... No Nie jest łatwo scho schodzić do niej, w jego przypadku do, do prawej strony, no i sobie. walczyć ze skrzydłowym. Hmm? Kiwior to potrafi. Kiwior jest naturalnie lewonożny i jemu jest być może łatwiej. Ale on w arsenalu na lewej obronie, ostatnim razem ja zresztą widziałem yy, z Manchesterem City, on został zmieniony. Bernardo Silva schodzący na yy, tą lewą jego stronę. No, no, widać było, że ma respekt. To jest, no, na boku obrony musi dać, grać ktoś, który no, może się mierzyć też ze skrzydłowymi mniejszymi, szybszymi od siebie. I, i myślę, że docelowo Kiewior tam e, w Manchesterze City też nie będzie pasował, że on, e, on przegra tę rywalizację. Dla mnie to jest gościu, który może grać Arsenalu. Na, w Arsenalu. No no. A ja powiedziałem? W Manchesterze. Jeszcze nie w ale to Byłby też to też ta półka. Tak jest. I jeżeli chodzi chodzi o Kiwiora i, i tutaj o, o to mi chodzi, że ci wysocy piłkarze dzisiaj grający na tych trzech, schodzący do, do boku, no mają troszeczkę problem. Ja wolę grać na środku no niż albo na dwóch środkowych obrońców, ale tak jest wybór. Dzisiaj jest trochę też taka moda, gramy na tych trzech, nie zawsze to dobrze wychodzi, chociaż no, nie, nie sądzę, że Michał to będzie zmieniał przed Euro. A ty, ty jak byś ustawił, znając polskich obrońców, po, by możliwości polskich defensorów, nie wiem, tradycje, Bóg wie co, wszystko, no. Trójka czy czwórka? Ja bym zagrał czwórką. Dlaczego? Dlatego, że yy, no my, tym bardziej na Euro, teraz idziemy, nie jesteśmy reprezentacją Hiszpanii, Francji yy, czy Niemiec, że my będziemy grać w ataku pozycyjnym. <grytanie> Patrząc na koguski wgrawy. Tak I, i liczy się element zaskoczenia. My grając na wahadłowych, yy, oczywiście świetnie to funkcjonowało, jeżeli chodzi o Estonię, o słabsze zespoły Nikola Zalewski szalał. Natomiast e, po drugiej stronie Frankowski może mniej grał, chyba tylko 45 minut, więc e, ale. Takie e, indywidualne rzeczy łatwo wyeliminować, jeżeli nie będzie zespołowości. Dla mnie, grając na czterech obrońców, element zaskoczenia wprowadzają ci boczni obrońcy ustawieni ofensywnie. E, ja ja tak się zawsze śmiałem, że jak e, masz na radarze wysoko wysuniętego tego wahadłowego, to masz na niego baczenie. A obrońcy są dalej z tyłu. I on może wejść w takim nieoczekiwanym momencie i to będzie dla ciebie zaskoczenie obserwującego boisko. Tak. E, I Dzisiaj na przykład, biorąc pod uwagę, że obserwujesz reprezentację Polski, no to mówisz, no dobra, Zaleski niezły drybler, trzeba uważać na Frankowskiego z drugiej strony. I jeżeli nie będzie gry w środku pola, czyli tak naprawdę, jeżeli tutaj nie będziemy trzymać piłki, to my boków nigdy nie odblokujemy. Dlaczego? Dlatego, że, żeby niektórzy trenerzy mówili, gramy skrzydłami. Jeżeli będziesz grał w Sześć. To dzisiaj przeciwnik przesuwa się na stronę, na której jest piłka i nie zrobisz nic. Żeby grać z skrzydłami, musisz mieć bardzo dobry środek boiska. Czyli piłkarze Jaki muszą operować, wymieniać piłkę. Tak, pamiętasz, Barcelona grała zawsze z skrzydłami. Tak. A dlaczego? No. Dlatego, że piłkę trzymała w środku i później dużo miejsca mieli yy, boczni obrońcy. No I tak. zawsze Barcelona tak grała. I yy, gra, jak Barcelona grała? Przez to, że masz, Bartłomia musi mieć zawsze świetny środek. Jeżeli masz świetny środek, ściągasz piłkarzy do środka, żeby nie dać sobie zagrać prostopadłej piłki, i wtedy dopiero grasz do boku. Mm -hmm. I, to, I to jest jak gdyby coś, czego mnie brakuje w reprezentacji Polski. Bo jesteśmy dzisiaj za bardzo rozpoznawalni, nas jest łatwo bardzo nie, rozszyfrować. Jeszcze, wystokazuje, jest niepokojące. Wychodzi, wychodzi Polska, przeciwnik tupnie nogą, podostrzy. I długo się z tego wychodzi, wychodzimy, a nawet czasami do końca meczu nie potrafimy się z tego otrząsnąć. Nie widzę, nie widzę momentów, w którym wydajemy walkę tym, którzy chcą ją nam narzucić. Prawda? Mamy dużo mankamentów, oczywiście, ale te, te, tu się nic nie zmieniło przez lata. Reprezentacja Polski osiągała wyniki, ale grała z kontrataku. Mieliśmy zawsze dobrych, szybkich, skrzydłowych. I, I element zaskoczenia, który dzisiaj jest bardzo... Piłce modny dzisiaj są te modne. Zaraz powiedz o polskim genotypie piłkarskim. No, <s> no, tak. no Jesteśmy trochę z innej gliny ulepieni, co by nie mówić... Bo ja mam w pamięci ostatnio, kiedy trzy tygodnie temu byłem na meczu 20 U20 w białym stoku Polska-Anglia. No to widziałem przepaść. Tak. Nie wiem, czy widziałeś ten mecz? Widziałem, widziałem. Nie spodziewałem się, że dzieje nas taka różnica. Oczywiście to są chłopcy, którzy są wyselekcjonowani w reprezentacji. A mają system on, szkolenia w Europie. Oni są, oni są też wyjątkowo, jak gdyby wyselekcjonowani. Wyjątkowa grupa też yy, młodych chłopaków, a nasi grają. W drugiej, w pierwszej lidze. To też jest jak gdyby coś, co nie pozwala im tak naprawdę też wyjść też na ten też chyba jakiegoś takiego... Tak, no oni już krajem jak gdyby, są w zespołach, no nie wiem, Premier League, już jak gdyby łapią jakieś tam minuty, więc im jest na pewno łatwiej. I, i, ale to już, ja już mówię, to już jest selekcja. Nam się wydaje, że mamy wyselekcjonowanych latków, gdzie my tak naprawdę operujemy na rynku krajowym. No tam po prostu jest penetracja e, emigrantów, i, 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 I tak naprawdę y, na całym świecie są poszukiwani właśnie ci młodzi do tego, że... Jest, jest do kogo, że tak powiem, wyrównać równać. No, ja nie byłem jakoś specjalnie uderzony. Oczywiście wynik jest. Bardzo mocny, ale ta przepaść w oparowaniu piłką, wyprowadzaniu e, piłki, e, organizacja gry, poruszanie się, antycypacja. No to tak jakby ja mówię, bo akurat brat to oglądał, mówię do niego, to są dwie klasy, a on mówi trzy tak. różnice. Ja też bym ta szybkość, zagrywania I y, 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 jeszcze wracając do Kiwiora. No właśnie, do kiwiora, kiwiora się podoba. To jest to, co nawet Robert Lewandowski chyba zwrócił uwagę, jak myślałem, go. on ma świetne podanie. Mocne podanie. Wydaje się, że to jest prosta rzecz do zrobienia. Ja nigdy nie miałem takiego podania i nigdy nie byłem w stanie wyćwiczyć, żeby mocno zagrywać. U nas też trochę y, kiedyś była inna sytuacja, że to dalej to nie, nie, chodzi mi o trawy i o boiska. No tak. Ja zastanawiałem się, dlaczego u nas ta piłka tak wolno y, się porusza, Wiesz, a na innych stadionach ta piłka leci y, po prostu bardzo szybko. Pamiętasz Barcelona z Realem? Grała to Mourinho no, zawsze wolał, żeby ta trawa była wyższa, żeby, żeby ta, ta piłka nie była taka szybka. Ale to też ma to wprowadzenie piłki. Ta szybkość operowania piłką powoduje, że albo szukasz przeciwnika, albo będziesz szybszy, stworzysz sytuację do pojedynku na boku, niż jak ta piłka będzie wolna, zdąży, przeciwnik zaraz de korować. To są też takie rzeczy, ale na to też zwróciłem uwagę, że my nie mamy takiego mocnego zagrania, żeby ten przeciwnik no, nie zdążył się przesunąć w daną strefę. Takiej bilardowej piłki. Takie mocne. Ja myślę, że dzisiaj dzisiaj. Ciekawą piłkę i też ciekawych piłkarzy ma Jakielonia Białystok, w Strelgii. Rozmawialiśmy na ten temat. Piłkarze lewonożni. Oni mają raz, że świetną precyzję, ale tam jest kilku piłkarzy w Białym Stoku, którzy właśnie... E, co ich wyróżnia dzisiaj? Właśnie szybkość gry. Te mocne zagrania, które wprowadzają spustoszenie yy, czy w środkowej strefie boiska, czy z boku, bo oni grają piłkę właśnie. Oni potrafią, na nasze oczywiście warunki, i rozegrać piłkę przez środek i mają bardzo dobre skrzydła, i dlatego są tak yy, no, ciężcy do zatrzymania no na Ale masz rację z tym, że w ekstra, w popatrzymy na skład, to dominują tam wiesz, ludzie jednak z innej, z innej bajki: hiszpańskiej, portugalskiej. Tak, i to, to jest jednak. I roz... to działa. I jeżeli, to działa. jeżeli mamy obcokrajowców, to fajnie, jak mamy takich, że. A jak się to zmieniło? Czasy Słowaków, przy całym szacunku dla tego dzielnego narodu, yy, powiedzmy ludzi z, o, określanych kiedyś mianem z Starej Jugosławii, yy, Czechów. Dzisiaj, dzisiaj jednak chętnie się sięga po piłkarzy, gdzie naprawdę potrafią grać w piłkę. To jest dobre dla ekstraklasy, co? Tak, ale to, to właściwie też zostało spowodowane, że najprawdopodobniej, ja nie wiem, jakie są dzisiaj płace w ekstraklasie, ale pewnie są większe, skoro my możemy Właśnie trochę są. lepszych piłkarzy ściągać. Słowaków ściągaliśmy, dlatego że pewnie bariera językowa nie była problemem. Bliskość, aklimatyzacja to wszystko. Kiedyś Brazylijczycy przychodzili do nas. Dzisiaj ci najlepsi Brazylijczycy wiadomo, że do nas nie przyjdą, chociaż też mamy tam, powiedzmy, kilku Brazylijczyków. Ale e, naj, najważniejsze też, żeby kluby się przekonały, że nie liczba piłkarzy, tylko jakość piłkarzy. I to jest najważniejsze. Czasami lepiej mieć trzech dobrych obcokrajowców niż dziesięciu przeciętnych. Bo wtedy raz, że e, ci nasi się burzą, że tak. sprowadzają nielepszych, e, a, a my tutaj mamy też na tyle jakość, żeby wykorzystywać nas. Łykka wykaził, żebyś się nie zaprzeczył. A ja Cię jeszcze pomęczę na temat reprezentacji. Jeśli ustawimy czwórkę, jeśli by nastąpił, ee, nie wiem, meteoryt wybuch i zostajesz selekcjonerem nagle, czego ci życzę kiedyś? Ja, Jakbyś został? Ja chciałem być trenerem. Ja chciałem Chcia być trenerek, A no widzisz, ale nie zostałeś. Poszedłeś na, poszedłeś na łatwiznę. Poszedłem na łatwiznę. Poszedłem na łatwiznę Słuchaj, co? no i co? I jak ustawisz czwórkę? Z Keszem na prawej, z Kiwiorem na lewej? W środku z, y, Bednarek i? Nie, ja bym ustawił, ja bym ustawił, y, ja, bym ustawił y, ja bym ustawił Kiwiora na półśrodkowym i tutaj mi się zastanowił. Bednarek, czy powiedzmy, kto tam jeszcze jest? Salomon. Salomon. Tutaj. Walkiewicz. Do... No nie, Walkiewicz nie. Walkiewicz na razie to, to nie nic z reprezentacji na mistrzostwach. Nie sądzę, żeby. Natomiast tutaj Salomon i, Salomon i i Bednarek. Ja bym tutaj patrzył kiwior na. Na lewej? Pół, na, na, pół. na pół lewej. Na prawej. E... Kasz może faktycznie może ja zobaczyłem też, że frankowski jest takim piłkarzem, który może ewentualnie naprawić, chociażbym na przykład frankowskiego w przodzie, wykorzystać z przodu. To jest szybkość. To jest coś, co my możemy e, zdobyć w tych fazach przejściowych modnych, to, <gdzie>, gdzie tracisz piłkę i tak naprawdę przeciwnik nie, nie jest ustawiony. I to pierwsze zagranie czasami decyduje o tym, czy akcja się powiedzie, czy nie. I tutaj w tym momencie właśnie najszybszy Frankowski, e, czy z drugiej strony Zalewski, to byliby ci piłkarze, których ja, e, ja bym. E, Wykorzystywał do tego szybkiego ataku. Bo my w ataku pozycyjnym nie jesteśmy w stanie stworzyć sytuacji. I ja nie widzę tego. Nie, nie, nie widzę tego. My musimy się skoncentrować na bardzo dobrym odbiorze w środkowej strefie boiska i wykorzystać tą fazę przejściową. Natomiast na lewej stronie, bo ja bym chciał mieć na lewej stronie piłkarza z lewą nogą, czyli też szybkiego włączającego się, i tutaj. Zaczynamy mieć, zaczynamy mieć problem, bo tutaj nie mamy takiej wiodącej postaci, gdzie byśmy powiedzieli, no dobra, ten ten się nadaje, nie? No także tutaj bym poszukiwał, no, zawsze można Bereszyńskiego w tych dobrych meczach, bo wiemy, jak grał dobrze, no ale dzisiaj Bereszyński, no Poza ta forma, ta forma jest słaba, no zaskoczony jestem, bo wydawało mi się, że po tych mistrzostwach świata, jako ten jeden z dwóch najlepszych piłkarzy, Szczęsny i Bereszyński, że on sobie znajdzie miejsce być może w klubie, w takim, w którym będzie grał i, i, i będzie ważną postacią. A powiedz mi, jak oceniasz Kasza? Zobacz, zwróć uwagę, kontuzje częste. i Nawet po, znam takie głosy, że po ostatnim meczu, kiedy przed, przed meczem z Walią odniósł kontuzję, natychmiast wyjechał do Anglii. Przecież mógł polecieć z drużyną do Walii. Stamtąd bliżej miał do, 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 do Birmingham. A to takie jest dla, dla, dla niektórych nie do końca. Hmm, nie powiem, że szczere, ale, ale może takie. Jakby, jakby, jakby traktował reprezentację jako kolejny klub. Nie doszukiwam się chyba czegoś takiego. Jeżeli łapiesz kontuzję, masz lekarza w, w, w klubie. Mhm. No on cię będzie leczył później. Tutaj to jest ewentualnie... Słuchaj, ja cytuję ludzi, którzy... Powiedzmy... Nie, słusznie, nie nie słusznie, Niesłusznie, nie słusznie, Bo to masz kontuzję, no co ty pomożesz? No co że pojedziesz... Podejrzewam, że też jest jakaś tam bariera językowa. Może nie masz tutaj za bardzo kolego. No, yy... Ale zawód jest co do niego jako takiego żelaznego reprezentanta. Pewnie tak. Spodziewaliśmy się, że to jest gościu, który tak naprawdę będzie orał na tej prawej stronie no te kontuzje jeszcze. Ale ja pamiętam mecz z Francją. Mhm. Yy, na mistrzostwach, gdzie... Yy... To jest piłkarz, który no, potrafi grać świetnie, ma nasz szybkość dobrą, potrafi się włączyć. I teraz następna rzecz, jeżeli mm -hmm. probierz przywrócić go, że on będzie sobą. A z sobą to znaczy, że będzie grota jak w klubie, w tych najlepszych meczach. Tak. Reprezentacja to jest coś takiego, że no fajnie jest wyjść na ten najwyższy poziom. To, to on da sobie radę. On da sobie radę. On z Francją, pamiętam... Ja Ewaston wie... Will wygląda świetnie, dobrze. Tak. Jednym z lepszych piłkarzy był w meczu z Francją na Mistrzostwach Świata, I więc ja wierzę w niego, że to jest piłkarz, który no nam pomoże. Na... Zostawmy marudzenie na temat Kasza według Ciebie. Tak, tak. To... To są takie myśli, nie wiem dlaczego to są takie a no to jest dobry piłkarz, bo my go widzimy na co dzień w klubie, ma miejsce. No to nie jest przypadkowy piłkarz, to Aha. nie jest przypadkowy piłkarz, żeby gorszy nie poływać do reprezentacji. Nie no, to, to czasami możesz mieć jakiś słabszy okres, no, w tej reprezentacji mecz ci nie wyjdzie, ta ocena, musisz sobie z tym poradzić, ale... Nie, ja myślę, że za dużo. Czasami za dużo mówimy na temat, nie wiem, yy, zawodników, którzy się nie nadają, a, a grają w dobrych klubach i, i grają w pierwszym składzie. No tak, to, to, to jest normalna selekcja, jeśli gra, ale nie ulegamy trochę takiemu mitowi czy też takiemu złudzeniu. Gra w dobrym klubie, w dobrej lidze top 5 musi być w kadrze, na no, w kadrze. Różnie. No tak, no, to jest, jest kwestia przydatności, charakteru, czy się nadaje, czy, czy charakterologicznie do tego zespołu się nadaje. Nad Bo tak jak wszyscy mówili, że nie zawsze najlepsi piłkarze muszą grać w prezentacji, musi być grupa. Ale wiesz już znam paru selekcjonerów, którzy mówili: Słuchaj, ja pytam, dlaczego ustawiasz na, na tego zawodnika? Bez formy, małogra w klubie, coś tam jeszcze. on mówi. Ale na treningach wygląda świetnie. I to jest właśnie... Słuchaj, też no tak. byłeś dobrym piłkarzem na treningach? No, no, nie, no są... Kiedyś pamiętam na, na treningu tam, żeśmy mocno trenowali, no i... Oraz na jeżeli podchodzi do mnie, nie masz być najlepszy na treningu, tylko na meczu. A proszę. I, I to były takie sytuacje, ale z drugiej strony miałem inną sytuację. Jak poszedłem do Austrii, w pierwsze cztery mecze wygraliśmy, poszedłem do zespołu, który zajmował ostatnie miejsce w tabeli. Tam było 10 zespołów w tabeli. Tren... Chodnika transfer, tak? Nie, nie, z GKS-u. GKS-u Katowice'a, Tam był taki świetny człowiek, świetny człowiek, y, Klaus Reutinger a człowiekiem od przygotowania był Franc Rosinius i dlatego zapamiętałem te nazwiska, bo naprawdę, świetni ludzie. Reuttinger był nauczycielem wf natomiast świetnie jak gdyby znał psychologię grupy i e, ja poszedłem na jako reprezentant, to był Reed, czyli no, drużyna, no, drużyna, która no, grozi jej spadek, zresztą na 10 trenerów tam 10 zespołów było, 9 powiedziało, że Reed spadnie. Klaus Reuttinger wiedział, co miał powiedzieć, no, powiedzieć, że Reed tak. się utrzyma. I e, akurat trafiłem właśnie na tego Franza Rossiniusa, faceta od przygotowania fizycznego, który miał szkołę Wielkoszyńskiego. Ja byłem zakochany w doktorze Wielkoszyńskim. No ta orezlenczyk, wolę alfunarkę, to cała, cała, cała rodzina więc miałem, Wielkoszyńskiego. Tak, więc miałem przedłużenie tak naprawdę tej pracy treningowej, którą zacząłem w Giekesie Gatowice. Wchodziłem indywidualnie do, 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 do doktora Wielkoszyńskiego i zacząłem się śmiać. Mówię, świetnie trafiłem, będzie dobrze. No i akurat, a propos tego treningu. To po czterech meczach ja na tym treningu trochę z takim Borysem Kitką, ze Słowakiem, żeśmy troszeczkę śmiali się, ale oni biegają na tym treningu bez sensu i tak dalej. My trochę gwiazdorzyliśmy. No i yy, graliśmy taki mecz yy, chyba z Lincem, tak. I trener ostrzegał mnie przed, yy, przed stałym fragmentem gry. I my w tym czwartym meczu przegrywamy. Ja popełniam błąd, bo akurat bramka padła tak, jak on mówił. Czyli ja nie zwróciłem uwagi na tego piłkarza. Yy, i on to uznał trochę za lekceważenie, bo na treningu i przy całej szatni pojechał ze mną przy całej szatni, chłopaki y głowy w dół, i tak dalej. Wszyscy krzyczą na mnie: że <laughs> jesteś przykładem, i tak dalej. No i mieliśmy, wyszliśmy na trening, mieliśmy gierkę po pięciu minutach gierkę skończył. Popatrzył się na mnie, uśmiechnął się i wiedział, że jest OK. Przedwcześnie musiał skończyć gierkę, bo byłem za bardzo zaangażowany w tą gierkę. I to było coś takiego fajnego. Ja pokazałem, że zrozumiałem, mm -hmm. a on pokazał po całym zespole, przy całym zespole nie ma ulewania. Ja tu jestem trenerem. I cię sprawiedliwie. Rucho, tak. Jak I, to, I też to była fajna atmosfera. Też co, mówiłem ci o tym, że y, w drużynie y, ma być czyste powietrze. Jeżeli nie ma czystego powietrza, to wtedy się zadusimy. A to, to, to zabrudzić może to jeden, drugi, trzeci piłkarz, który będzie smęć. Czy tak czyste powietrze? Absolutna e... szczerość. Tak, tak, no właśnie I... wentylacja włączona przed w trakcie. Klima, tak. tak. O no to oczywiście to, to, to są istotne szczegóły, ale kończąc wątek reprezentacji. Wszystkie formacje omówiliśmy, no zostawmy bramkarzy, bo dają sobie radę, kto obok Lewandowskiego w ataku, czy jednym napastnikiem gramy według trenera węgrzyna. Eksperta, trenera. Jednym, jednym, dlatego, że no mm, jeżeli chodzi się o dwóch napastników, nawet grających yy, z Walią, yy, to nie funkcjonowało. Dla mnie za dobrze. No, tak. Weźmy pod uwagę, z kim my gramy. Z kim my gramy. My gramy z silnymi zespołami. Jaś powiedziałem, dla mnie musimy ich zaskoczyć. Mówisz o finałach. O, no... Tak, tak. Wlandia, przygotowujemy, Francia, się, Austria, oh. przygo przygotowujemy się do tego. Ja widziałem Austrię. Ja wziąłem Austrię. Austria. Mm, Austrię ze Słowacją. Pierwsza połowa, Słowacy zrobili na mnie lepsze wrażenie, bo yy, ja ten mecz akurat komentowałem, Austriacy strzeliły bramkę w szóstej sekundzie, czyli to jest chyba najszybciej strzelona bramka w historii. Wyjście od środka, pięciu gościu przeszedł, strzela 1-0. No i później Austriacy tak, nie wiem, czy zadowoleni z tego wyniku, Słowacy zagrali grali bardzo dobrze piłkarską, wiele lepsze zespół. A teraz drugie połowie. Austriacy zamknęli strefę, Słowakom nie pozwoli na nic. I tak sobie pomyślałem, jeżeli z Austrią będziemy grać wolno, to my nie to, że nie stworzymy sytuacji bankowej, my nie stworzymy pół sytuacji. Tomek Urban powiedział niedawno w naszym studio, że to jest marszaft bez wielkich gwiazd, ale tak. drużyna. Tak. Drużyna przez tak. D. Tak, i y, jak trener Probierz zostaw, zostawał trenerem reprezentacji, ja powiedziałem, żeby była drużyna, a nie Lewandowski i, i, i inni. Mhm. Bo w ogóle taka narracja była po meczach, Lewandowski nie miał podań. Eee. Lewandowski to... Zwróć uwagę, w jakich klubach grał Lewandowski. Lewandowski grał w Lechu Poznań, Lewandowski grał w Borussii Dortmund. Nie zapominaj o Zliczu. O Zliczu? Tego nie wiem, yy, znaczy wiem, że grał, natomiast nie wiem, jaki to był zespół. A, rozumiem. Yy, bo nawiązuje do tego, że on grał w zespołach, w którym tak naprawdę był cały czas atak pozycyjny, piłkarsko, drużyny bardzo dobre, a on był tym świetnym yy, killerem w polu karnym. I miał w, wokół siebie artystę. I on się nauczył być snajperem. On oczywiście miał coś, masz coś w genach, tą intuicję, no tak. yy, tą inteligencję, a zero no porusza, tak, gdzie ta ci piłka spadnie, tak, tak. Jak, jak pójdziesz. On to miał. On to miał, dlatego jest wielkim piłkarzem, tyle strzelał, ale reprezentacja to jest zupełnie inny zespół i my nie możemy Lewandowskiego traktować, on się musi zmienić w reprezentacji. On musi być tą częścią. On musi walczyć o piłkę. A to być w momencie, który niektórzy rozważają, to, czy on nie kończy tej reprezentacji swej kariery, no bo, bo lata i tak dalej, a ty mówisz, ma się nauczyć jakby nowej roli? Tak, tak. i to, co teraz robił z Wanią, mnie się to podobało. Ktoś mówi, dobra, był daleko od bramki. Ale jak miał być blisko bramki? Jakby chciał być blisko bramki, to by w ogóle piłek nie miał. Nie, nie pomagałby, byłoby... by, by stał. Tak, tak, tak. Yy, I co? Ma czekać na to, że mu ktoś tą piłkę. Yy... To cię nie irytuje, że on szuka nie, miejsca na skrzydłę, Nie, nie na 40 Metrze, nie, nie. nie irytuje mnie to. Mało tego, on ma dać też impuls. On ma dać impuls jako ten, który nie oszukuje, że odbiera piłkę. Mhm. Mówiliśmy o tej szczerości. Tak. Piłka też widzi, kto, yy, kto, yy, kto chce odebrać piłkę, a, a kto tej piłki tylko pozoruje, że straszy przeciwnika. Także Tutaj, jeżeli chodzi o, yy, o tą grę, to właśnie taka Austria skonsolidowana i były takie momenty, myślę, w meczu z walnym, Jak trzeba było bronić wynik, trzeba było bronić dostępu do swojej bramki, to to wyglądało nieźle. Jeżeli to jeszcze poprawimy, no to tylko tak możemy się, nie wiem, obronić, bo... Robert, Robert... Yy... W meczach, w drużynie, klubach grał, tak jak Bayern, Barcelona, Bursa, Dortmund, dokonywał rzeczy nieprawdopodobnych. Przyjechał na kadrę, przyjeżdżał jako zbawiciel Kaziu. No, tak to trzeba powiedzieć. Jeden z najlepszych snajperów w Europie w tych latach, no dzisiaj może też. I oczekiwaliśmy cudów i stąd się wzięło powiedzenie laga na Roberta, Robert wszystko załatwi, krzywdząca dla reszty reprezentantów. Niektórzy reprezentanci mówili mi, przestańcie mówić, pisać, a. że tylko Robert, a my, a kto mu podaje, a kto pracuje dla niego? Mnie się też to nie podobało, że tak naprawdę i Robert trochę w tych wywiadach też tak mm, się trochę z tym zgadzał, że w pewnym momencie to było... To obowiło, co? <laughs> no, tak, no trochę go to lechtało, że... No, tak. y, ale też tak było, na nieszczęście, że on wykorzystywał czasami takie sytuacje, że nie powinien wy, wykorzystać. Już nie pamiętam, ze Szwecją chyba na, e, na e, euro. Tak, to, to też jakieś takie bramki strzelał. miał dwie sytuacje, strzelił z dystansu. No wiele... bramkę. W, w, tak, było kilka takich sytuacji. Z Albanią też. Tutaj też wygrywamy 4-0 z Albanią, graliśmy sobie bo Lewandowski robi też taką akcję, tam gdzieś przypycha gości. Więc y, to był Lewandowski, który robił więcej niż tak naprawdę powinien, i mu to wychodziło ale wiemy o tym, że no, no sam w sporcie zespołowym nie zrobisz nic. Możesz być w niektórych momentach ważnym, ważną postacią, ale tak jak powiedziałem i zaznaczam, reprezentacja Polski dzisiaj, jeżeli byśmy mieli to porównać do Ligi Polskiej, to jest zespół grający y, poniżej środkowej strefy tabeli, który ma tym najlepszym uprzykrzyć życie i y, y, musi użyć jakiegoś sposobu po to, żeby ich ograć. Czyli, czyli ten optymizm jest gdzieś głęboko schowany. To, trudno tu... Hura optymizm, bo przez te 2-23 gdzie jesteśmy. Brutalnie, wiesz? I Tak i nie. Bo tak? no, odniosę się znowu do, do piłki ligowej. Mhm. Ja oglądam Teraz y, Ruch Chorzów. Uh -huh. Przyszedł nowy trener. To jest zespół, który walczy o utrzymanie. To jest dzisiaj jeden z lepiej grających zespołów. Grają dobrą piłkę. Dobrą piłkę. W ekstraklasie. To się przyjemnie ogląda. Można, można. Uh -huh. Bez gwiazd. Można zrobić. Ręka trenera, dopasowanie y, pewnych schematów, pewnych rzeczy pod zawodników, dobra atmosfera, dasz wiarę temu zespołowi. Ja dzisiaj wiem, że po się w Rakowie Częstochowa... Ruch ten tydzień spędzi z radością na twarzy, i oni już się nie mogą doczekać następnego meczu. Takie sygnały, takie bodźce, opinia dziennikarzy to też jest dla piłkarzy ważne, dla trenera, że, że robią dobrą pracę i, i że mogą osiągnąć ten sukces w postaci utrzymania. Ale wiesz, szanse na utrzymanie są małe. No punktów, punktów może zabraknąć. Mimo, mimo tego, że chwalimy ruch, że tak jest, tak samo nam może zabraknąć yy, tak naprawdę wyjścia z grupy, ale my możemy grać yy, lepiej, dobrze, uprzykrzać życie. Jeżeli byśmy grali z Francją, yy, czy, yy, czy z Holandią gramy, yy, jest ważny mecz i po dogrywce przegrywamy w rzutach karnych, ale gramy fantastyczny mecz, chodzimy dumni, chodzimy dumni, że zagraliśmy w fantastyczny mecz, probierz zrobił yy, jakoś progres ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że tak może być. To jest kwestia wiary, ale pamiętaj, że jak Cię słucham, to myślę, że bez pomysłu nie ma co tam jechać. No tak brutalnie, mówiąc. Ale. Jakbyśmy tak chcieli wejść jak w tym roku ale... w Santosowym 2,23. Ale, 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 ale probierz miał pomysł na to, jak zagrać z Walią. No tak. To nie jest tak, że nie miał pomysłu. On zablokował boki. Yy nie pozwolił tak naprawdę. Mieliśmy jedyny problem. My mogliśmy stracić gola ze starego fragmentu gry. O właśnie, i to jest pytanie, panie Kadziu. I, I tak, Co ale nie, nie wszyscy mają takich napastników wysokich dwumetrowych. Mu, ale no powiem ci, napracował się. Nie wiem, czy dałbyś mu radę wtedy. No ciężko, przyszło, tak? ciężko by było, ciężko by było. Jak takiego, powiedz, wyblokować? Jak takiego, no ciężko, człowieka? to musisz dwóch. Jeden mniejszy go Aha. wyblokować, a drugi walczyć o głowę. I dlatego mówię, nawet taki starczak, Bednarek jest tym piłkarzem, który to gabarytowo i, i tak myślę I fizycznie, jest człowiek do, on daje do ryku, radę. Tak. I Właśnie z Albanią przy tych dośrodkowaniach, to on był tym piłkarzem, y, który w tych y, powietrznych pojedynkach wygrywał. Mhm. Mm, ale y, ale no, pomysł to jest coś, 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 coś oczywistego i podstawa do tego, że y, dzisiaj. No, 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 pewnie już ten probierz mówił, że mają już na tapecie i Francję, i Holandię, i Austrię. Mecze są obserwowane, wiedzą, z kim grają, wiedzą, jak, jak to zagrać. Pomysł i, i plan na to pewnie y, przygotowywany. Podobało mi się, kiedy mi opowiadał, że był już nie tyle pewny swego, co poczuł się lepiej, kiedy dowiedział się, że Walicy przed meczem pojechali oglądać ośrodek w Niemczech. Kiedy jeszcze nie byli pewni swego, ale już pojechali. I mówi, to był dobry sygnał. Drugi mhm. sygnał jest dobry. Mówi, że euforia po meczu z Finlandią, gdzie wygrali. No to mówi, wtedy już mamy. A dzisiaj niech jak najwięcej chwalą rywali. Mówi, że nie mamy szans. Bo to jest dla nas dobry prognostyk i będziemy się umieli przygotować. Oczywiście w tej sferze mentalnej lekcje Michał odrabia. To trzeba przyznać. Tak. No z drugiej strony oczywiście cieszymy się z tego, ale ja... Mm... Zauważyłem, że w, os w ostatnim czasie jeszcze bardziej piłka jest przypadkowa niż była kiedyś. O, masz. Y no Mimo tej mistrzowskiej techniki, nie wiem, y przygotowania już takiego fizycznego w sposób optymalny. Nie, ale to To, no, to przypadek. To, to, to nie, nie, to, to mówię. To, jest pod, to, 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 to jednak to jest ważne. To jest bardzo, mnie, ja mówię o czymś innym. Tylko y nie wiem jak ciebie, ale mnie bardzo frustruje y sytuacja z ręką. O tak. z ręką. Lukarnem nie... i, i eksperci mówią nienaturalnie ułożona ręka ciała. Ja mówię, co to znaczy nienaturalnie wyskocz yy, w górę i nie miej rąk rozłożonych. Przecież te ręce cię podnoszą 10-15 centymetrów w górę. To jest naturalne wyjście. Jak skrzydła cię tam. I teraz piłka mi spada, ja mam zamknięte oczy, jest rzut karny. Mówię o przypadkowości. Piłka nożna jest najbardziej przypadkowym sportem ze wszystkich z dyscyplin sportu zespołowych. Nie ma tak przypadkowej e, dyscypliny. I dzisiaj jeszcze my zwiększamy tą przypadkowość, bo my ręce w polu karnym takie. O jaki kiedyś byśmy nie pomyśleli. To, to, to gołym okiem było widać... Aśu, a ty nie jesteś sędziożercą trochę? Słucham? nie jesteś? Co to znaczy? No takim, że jest, jak widzisz sędziego, to najchętniej... A, sędziożercą. Nie, nie, nie słyszałem nie, sędziu, 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 że... nie, broń Boże. Ja naprawdę sędziów wspieram. Lubię, jak sędziują po piłkarsku. Natomiast oni mają też problem. Ja myślę, że oni w niektórych sytuacjach podchodzą do waru, mówią kurde... No muszę to gwiznąć, bo tak jest przepis. Ja w tym momencie nie. On nie, nie czuje ma... tego, nie? Ja, ja, ja nie mam w tym momencie w wielu kwestiach e, pretensji do sędziów, tylko do systemu, który został tak zmieniony. Kiedyś ze Sł Sławkiem Stępniewskim rozmawialiśmy na temat e, takich sytuacji i e, tam były takie szkolenia. I chodziło o to, że była grupa sędziów oceniających, czy ludzi, i na przykład było, było tam dziewięciu sędziów, było pięć, cztery w danej sytuacji. Ale tak jak ja się z Marcinem Żewakowym yy, kłóciłem na temat właśnie tej ręki, on jest, żeby właśnie były te ręki: pro pronapasnik. A ty pro obrońca. Ja pro obrońca, A może tam było sześciu napastników i trzech obrońców? Czech powiedziało, że nie, nie ma, a tutaj pro. Bo chodziło o to, żeby rozmańczyć piłkę. Dla mnie to jest chore, bo z drugiej strony, jeżeli robimy akcję, na 60 metrze kiwam trzech gości, pada gol, strzelam z 25 metrów i nagle halo, piłka na środku, okazuje się, że yy, w dryblingu piłka mnie dotykała w mały palec i sędzia to wychwycił i nie ma gola. No to nie jest chore? Chore, no. Chory i to. Nie ma to nic wspólnego z tak zwanym duchem gry. Nie, to, to w ogóle jest. Ja uważam, że to zmienią. Wcześniej czy później ten przepis zostanie zmieniony, bo to jest nie do akceptacji. Patrząc się na Ligę Angielską, oni tego nie zniosą. Nie. Oni tego nie zniosą i, e, i, i to jest takie moje odczucie, że piłka została zmieniona, ale pogorszona, bo ten przypadek. A dlaczego ty mówię? Dlatego ty tym mówię, że e, psychologia w sporcie, ale w piłce nożnej potrafi namieszać tak w głowie, jeżeli tracisz gola. Kiedyś oglądając Ligę Włoską i yy, yy, bo jak gdyby Włosi grali bardzo dobrze w obronie kiedyś. I o, tam jak gdyby strzelenie, soroby, go, strzelenie gola, ta. tam ta taktyka, że oni tam chodzili na, na sznurkach i tak dalej, tam trenerzy dwie godziny taktycznie ustalali. Tam, bo u nich najważniejsze było strzelić gola. Jeżeli strzelisz gola, później tak się ustawimy, że możemy ten mecz wygrać. Mało tego yy, i w tym momencie... Nielepszy zespół, wcale umiejętności piłkarskie, tylko strzelasz gola i ten gol ci w jakiś sposób stawia. Dzisiaj też jest wiele takich oczywiście meczów, gdzie strzelasz gola. Gramy z silniejszą Francją, z silniejszą Holandią. Strzelmy gola. I odróbmy lekcję grania dob dobrze w defensywie. To jest najprostsza rzecz. Mhm. Dobór zawodników i na pewno y, dobre ustawienie, dobra praca, czego nie. A w sensie interpretacji gry Faul, jako komentator wieloletni Kana, plus. No, wielu ludzi zarzucało, że byłeś zbyt łaskawy dla, dla ludzi, którzy byli faulowani w polu karnym. Prawda? Nawet się mówiło, że Ty. A się Kwiecarski też trochę, że trzeba nogę urwać, żeby, żeby, żeby wskazać na wapno. Ty, ty raczej jesteś, ty jesteś ze szkoły, że spokojnie, no, to jest twarda gra. Yy, dużo było gwizdania, za dużo. Dzisiaj myślę, że sędziow, sędziów mamy lepszych. Och, zdecydowanie naprawdę. lepszych. Sprawiedliwych Mam, ten... i szczęśliwszych. <laughs> to no, też. To, no wiesz, no to to trzeba podkreślić. <laughs> tak mi się wydaje. No. <laughs> tak, no, kiedyś jeszcze jak grałem w czasach, to ja nie wiem ile meczów było <laughs> sędziowanych. A to tak. Ale, ale jeżeli chodzi o war to też czasami te dotknięcia w polu karnym i ten karny troszeczkę wypaczają tą, 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 tą naturalność i tą grę na żywo. Bo mm. na żywo zupełnie to wyglądało mniej drastycznie, a, a w powtórce widać, że gościu kopnięty, ta noga gdzieś tam ucieka, jest karny, więc tutaj, ale z tego nie uciekniemy. Kaziu, ufajmy ekspertowi, czy też komentatorowi, który jest na, nie wiem, 40 metrów od akcji, na trybunach, 50. A nie tylko kamerze. No, kamera jest bezwzględna. No i, i jak to pożenić, powiedz. Broniłeś, komentatorzy, a, przecież... komentatorzy też mają powtórki, też mogą Ziem, zobaczyć. Bro, i... Ale broniłeś swoich akcji do końca. Y... Swoich, swoich yy, analiz? Czy, czy... Wiesz co, jeżeli nie mam racji, ja się potrafię przyznać. Nie, 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 ma, mówię, że nie, nie ma problemu. Natomiast m, jeżeli. M, no, no dzisiaj mamy sytuację taką, że w meczu Piast Gliwice, Śląsk-Wrocław, y, piłkarz. Obrońca y, jest y, sfaulowany, mamy war, sędzia tego nie widzi, zresztą s, sędzia Marciniak, no to ja się z tym burzę, bo mnie się to nie podoba. Bo mamy war, mamy narzędzia i z nich nie korzystamy, albo korzystamy słabo. To co, zajmujemy się ręką, zajmujemy się detalami. Czy ta piłka, w mały palec się uderzyła w akcji bramkowej, czy to nie jest bardziej kluczowe? No tak. Czyli to, to trochę mi się nie, y, nie spina. Nie brakuje ci takiej co, co tygodniowej jazdy na ekstra klasę od czterech lat już chyba nie macie w Kanal Plus. Nie pytam dlaczego. No bo to, stacja podziękowała, to trudno, no. Takie życie. Trzeba zrozumieć. Tak. Było ci przykro? bo tak po ludzku. Yy, tak, tak było mi przykro, dlatego, że ja się tego nie spodziewałem. A, no właśnie. Yy, I Ja miałem takie dwie sytuacje w życiu, o których się nie spodziewałem. Pierwsza była sytuacja taka, że miałem iść do yy, prezesa Filipiaka, podpisywać jeszcze na rok kontrakt z Rakowią, po czym on mi oznajmił, że no nie przedłuży ze mną kontraktu. Yy, więc to było coś takiego, że wewnętrznie yy, przeszły mnie dreszcze, ale Yy, zachowałem Próximo, powiedziałem mu, Panie Prezesie, dziękuję panu bardzo za te dwa lata pracy. Świetnie pana zarabiałem, to był fajny okres. No i później zmieniła się trochę narracja, bo on mówi, może byś pracował tutaj z grzemu, mówię nie, mam inne plany I na zostawiłeś. to. A, i, ale to jak gdyby też. Yy, mnie dotknęło, bo myślałem, że jeszcze rok pogram, tym bardziej w Krakowie, na miejscu, gdzie tam sobie już pewne rzeczy. Musiałem yy, Tak, to już od dawna, jak gdyby byłem w Krakowie. A, a tutaj to była też taka sytuacja. Podobnie Michałowi podziękowałem, oczywiście, za to, że. że, że, że E, że tam pracowałem i tak dalej, chociaż nie on był najduży jak gdyby moim e, zwierzchnikiem, on był właściwie na, e, na końcu tutaj, ale nie mogłem sobie jak gdyby wytłumaczyć dlaczego, bo to dlaczego to mnie tak... Nie, na początku trochę ze śmiechem to przyjąłem, ale później mówię kurczę, ja to robiłem e, i teraz mi teraz tego będzie brakowało i mi brakowało trochę tych e, wyjazdów, bo ja wpadłem w trans. Niemniej jednak... Czasami już miałem przesyt tych meczów, bo ja jeżeli... nie, bałeś, nie bałeś się weekendów z żoną w domu, bo tak, więc zawsze być jak marynarz, nie? Gdzieś tam pływałeś, do, do, dobijałeś do portu i znowu. Nie, nie, wiesz co? Ja wydaje mi się, że już się łapałem na tym, że już się chyba powtarzam. Aha. Ja już, na przykład, też sobie później pomyślałem, jakbym miał oglądać. No bo robiłeś ze trzy mecze w. w, no, w no, dwa, jeden, dwa. Ale jeszcze, jeszcze liga plus była taka, Aha. że miałeś. Teraz później było dwóch ekspertów, natomiast miałeś, byłeś jednym ekspertem, i o pięciu meczach miałeś, jak gdyby powiedzieć, czyli oglądnąć, opowiedzieć, zrobić analizę jeszcze szczegółową, i to było męczące. I to ja podziwiam ludzi, którzy mogą żyć 24 godziny piłką czy jakimś sportem, analizować piłkarzy. Ja tego nie potrafię, mnie by to męczyło. Ja lubię pojechać na mecz, skomentować, pójść do programu, ale też troszkę mieć urozmaicone, bo cały czas jak gdyby, jak już przez tyle lat tą piłką żyjesz i wchodzisz w tą ekstraklasę, fajnie, bo kiedyś była jeszcze Liga Mistrzów i to był przerywnik, na który czekałeś, nie? A teraz cały czas i ty już się zastanawiasz, przecież ja już to mówiłem. No bo co możesz powiedzieć no kolejny raz o jakiejś drużynie, no postarza się tych piłkarzy, yy, masz, masz tych samych i yy, w pewnym momencie yy, też ten czas ci trochę uciekał. Tak samo jak granie w piłkę, ja sobie później po, porównałem tą yy, rolę tego eksperta, kurde, 16 lat, tak, ja już to robię, wow i też masz weekendy zajęte, nie, wow i powiem ci, że mnie to pomogło. Mhm. Bo ja bym nigdy nie pojechał na Mistrzostwa Świata, tak. na Euro. E... Liczną trochę innej piłki. Do... Inna piłka. Tu można pojechać na, na jakąś yy, młodzieżową repentację. Tu czasami może coś przy repentacji. Tu, tu coś jeszcze. I to jest bardziej urozmaicona praca i mnie się to bardziej podoba. A, czyli dla... może nie awans, ale było to coś innego, co cię... E... Jakby to powiedzieć, rozwinęło no, w temacie to, 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 ekspertowania, słuchaj, że tak słuchaj, powiem. Jedna rzecz, jeżeli komentujesz mecze ekstraklasowe, to za 40 lat nie będziesz pamiętał żadnego meczu. Coś ty nie jest. A jeżeli komentujesz raz na jakiś czas, powiedziesz na Mistrzostwa Świata, Euro, ty to pamiętasz, to zostaje. Jakiś tam mecz przynajmniej, jakąś fajną sytuację. No Katar. Ja będę pamiętał, bo to było coś niesamowitego, nie że ty możesz w ciągu jednego dnia tak. obejrzeć sobie dwa mecze, ja niejednokrotnie to zrobiłem. O, tak, bo To, to było coś było... niesamowitego. To, to człowiek już tam był na no dobra, następny mecz i tak dalej, już dosyć tych meczów miał, ale wow, ja byłem na meczu y, Argentyna, Meksyk, ja tylu decybeli nie słyszałem i nie usłyszę chyba nigdy. Jako człowiek piłki było to dla ciebie, jak mawiam młodzi ludzie, no jarałeś się no mówiąc wprost. Wiesz, jeżeli. Znaczy ja, ja zawsze powiem Ci Kaziu, Szanowałem się za entuzjazm, w jakim opowiadasz o meczach. Ktoś powie, no zapłacili mu, to ma chwalić produkt. Znaczy, w Kanal Plus jest sprawa o tyle istotna, że jest to yy, sztandarowy sport. Ludzie jak chcą abonować yy, chcą się zaabonować, mają to dobrze zobaczyć, mają to mieć dobrą oprawę. Trudno powiedzieć, żebyś siedział i narzekał, nie? No wieje nudą, nic nie grają, głupi trener, a sędzia w ogóle się nie nadaje. Nie, ale nie. entuzjazm w głosie. Zawsze był. Nigdy tego nie robiłem po coś. Wiem. Nigdy tego. Ale ja ci mówię, Kasiu, znam się tyle lat, to przecież nie muszę ci opowiadać, że. <noise> żeby, ci, żeby ci zrobić dobrze, tylko po prostu ja to czułem, że, że to, cię, to cię frapuje. Dlatego ci powiedziałem, że mnie trochę szkoda było. Wiesz, Piotr, żeby... jakąś sytuację? Kiedyś się spotkałem po jakimś meczu Legii. Ale jak grała w Lidze Mistrzów? Wtedy nie pamiętam. A ty mówisz do mnie taki. Lekko widziałeś, co oni grają, to już jest Bundesliga. Mhm. Ja spojrzałem na, na Ciebie, Kaziu, co ty o czym Ty do mnie mówisz? Ale ja to szanuję. Chłop ma 50 lat albo więcej, rozegrał ileś meczów w kadrze, i przede wszystkim w lidze i, i ma takie podejście. To jest. To trzeba szanować. Ja ci mus nie muszę kadzić, bo, 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 bo nie mam z tego żadnych korzyści. Wiesz co? Y ja myślę, że to jest jakaś naturalność, że oglądasz o. mecz i. I mówisz to, co widzisz, bo dla mnie to jest przyjemne. I to, co ci, ci powiedziałem, czy mi było szkoda, to to, że nie będę mógł sobie komentować meczów, a, a jest to dla mnie przyjemne. Ale na rynku zostałeś, nie daj Boże. Dali ci rekord. Tak, po pojechać sobie i tak dalej. E ale, e ale ten entuzjazm, myślę, no jeżeli oglądasz mecz, to chcesz jak gdyby zobaczyć dobre rzeczy. I. I, I skupiasz się na tych dobrych rzeczach, bo też też docenić tą drużynę. Tak, tak mi się, tak się teraz wydaje, tak, tak na gorąco myślę. Co, co jeszcze? Ale to też tobie pomaga, żeby ten mecz miał jakiś taki y, odpowiedni poziom nastawienia, bo tobie jest łatwiej komentować ten mecz. Bo jeżeli byś tak naprawdę marudził. Się zamyślał, tak. marudził. To w 30 minut już byś nie wiedział, co mówić. Wiekawy i. A, a twoja koncentracja, bo ja na przykład oglądając mecz w domu, Aha. nie potrafię się skoncentrować. Jeżeli mam telewizor i tak dalej, coś tam jestem rozproszony, chyba że muszę za chwilę komuś tam coś powiedzieć, z kimś no tak. mówiłem, że no to wtedy muszę troszeczkę bardziej na, na ten telewizor. Ale jak. Yy, nawet z dziupli, jak komentujesz, czy yy, yy, ze studia, ciężej mi się skoncentrować. Na żywo, jak komentujesz. To ja się czuję wtedy dopiero w pełni. W pełni ekspertem, że ja widzę, ja mówię, ja przewiduję. I to jest wtedy coś takiego, co, co cię cieszy. Tak. I, I nawet jak ten mecz jest słaby, to ty ten mecz przetrawisz, bo w telewizji tego meczu byś nie przetrawił. Ja powiem ci, że zawsze mnie to śmieszyło, jak czasami. Jak komentowałeś mecze, to mieli pretensje ciebie i ludzie z Krakowi, i ludzie z Wisły, i nawet poważni prezesi. Co ten kazek tam opowiada, wiesz? I tak naprawdę nie wiem, oni chcieliby od ciebie identyfikacji, że jesteś wiślakiem albo pasem, a ty byłeś i w hutniku, w pogoni, w widzewie, w rydel, gdzie tam jeszcze coś zapomniałem o czymś? jakaj się Katowicie, w Władzie w ładzie wszędziej. wszędzie. Słuchaj, to, to był problem, bo ja nie miałem problemu, jak grałem, ale problem miałem, jak komentowałem. O! I y, była sytuacja właśnie taka, ja nie rozumiałem tego. Nie rozumiałem tego, teraz to rozumiem, że możesz mówić y, 90% dobrze, powiedzmy, komentuję no tak. Krakowia-Wisła. O! 90% dobrze o Wiśle, tak? Bo Wisła powiedzmy była lepsza, czy o, o Krakowie 90%? I nagle powiesz jedno zdanie kibic, fanatyk zapamięta to, to jedno złe zdanie. I oni mi to zdanie potrafili wypominać. Ja mówię, słuchaj, a czy ty słuchaliś komentarza? I nie jesteś w stanie im tego wytłumaczyć. Kiedyś z Tomkiem Smokowskim, jak... E, zresztą mnie dawali derby komentować. E, dawali? Dawali, tak, dawali. A ty powinieneś rozegrać. Dawali, dawali mi. Nie, e, świetny spokój i wiesz. Nie, dawali, nie, dawali mi e, do komentowania derby. I e, 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 ja Smokowi to powiedziałem, nie? Smoku mówi, wiesz co, no, mam pr pretensje z Krakowi, z Wisy, A on, wiesz co, To dobrze. No dobrze. Jakby... Ci mówili, że komentujesz dla nas dobrze, to wtedy byśmy się zastanawiali. Natomiast to, że tak jest, to znaczy, że jesteś obiektywny. I, yy, i faktycznie. Tak, ja nie potrafię być stronniczy. Oczywiście, jeżeli komentujesz, nie wiem, reprezentacje polskiej albo w Pucharach to, Polski to zespół to, chcąc, nie chcąc, ale też no, no nie będziesz robił w siebie głupka i, i nie wiadomo, w którą stronę, bo czasami to, to też wygląda. Ale podkręc tragicznie. bezwiednie podkręcasz, wiesz, swoje drużyny. bezwiednie, jeśli chodzi o Tak, bezwiednie, tak. Myślę, że to już w serce trochę, trochę tak. wchodzi w to. Natomiast ja nie mam żadnego klubu, ani w Polsce, ani na, ani na świecie, któremu mówisz, to powtarzam to któryś raz. I ludzie mogą tego nie wierzyć, no nie mam Y, któremu bym kibicował. Ja oczywiście mam sentyment do, do, do klubów, do, do których powiedziałeś. Świetnie się tam czułem, ale nie mam... Y, wiesz co mam? Mam to, że oglądam mecz. Odniosę się jeszcze raz do ruch Chorzów-Raków-Częstochowa i trzymam kciuki za ruch, żeby szczerił gola, bo jest po prostu lepszy. Przegrywa 1-0, walczy o ten wynik i ja chciałbym, żeby... Yy, żeby ten dobry zespół pokazał to i tak dalej i, i żeby dostał Dobrze, to w Ale rodę. oglądasz to w domu, w zaciszu, obok żona, córki, nie wiem, to, to w audytorium bardzo ważne, ale nie najważniejsze i nikt ci tego nie wyciągnie, a ludzie z Rakowa, no to powiedzą, no nie, no jak, możesz być zaraz. Ale ja to, ja to mówię, ja to ciebie powiem, ktoś oglądał, powiedziałem wczoraj w telewizji, tak. e, dla mnie nie ma to znaczenia, kto co powie, bo ja bym ważył słowa i mówił co, no to, to to nie byłbym sobą, ja mogę powiedzieć, że Legia grała słabo i no to grała słabo, Wisła słabo, to słabo, Krakowia słabo, to słabo, no Albo mnie ktoś ocenia jako eksperta, albo od gościa, który nie wiem, bo chce być y, politycznie poprawny. No Pewnie kolega mi zarzucił i mówi, słuchaj, no, meczu z Albanią, 4-0 komentowałeś ten mecz. Jak ty możesz powiedzieć, że Polska była słabsza, że chciałbyś tak, żeby Albania grała. Bo tak było. Bym zachował za, to zachowałem tak. się za mało politycznie, ale no tak jestem. Ja się tego nie wyzbędę, wiem, że może trochę za bardzo, ale. Y, nie mają oceniać jako eksperta. Czy jestem dobrym ekspertem, czy jestem słabym ekspertem, czy zakłamuję rzeczywistość. No jeżeli, jeżeli ktoś chce być poprawny politycznie ja to widzę jako ekspert i, i to tak nie jest, jak to wygląda, no to mnie to trochę razi. A ja nie chciałbym, żeby ktoś mnie oceniał po tym, że jestem stronniczy, że dla kogoś albo nie mówię wszystkiego. Inaczej, ja bym się z tym źle czuł. Jeżeli na przykład dzisiaj byś mnie zapytał. Kasek, ale w meczu takim i takim, jakimś ostatnim robiłeś to i to, byśmy siedli i ja bym Ci powiedział, jakie miałem przesłanie, no tak. co robiłem i albo bym się z Tobą zgodził, albo nie, albo, albo faktycznie coś było nie tak i i, Ale i, z drugiej wie strony, przyna. wiesz, yy, każdy w Krakowie znajdzie w tobie swojego kibica, bo i ci z Pasów, i ci z Wisły, i z Hutnika. Została jeszcze Garbarnia i Wieczysta chyba, jeśli jakiś klub pominąłem, to przepraszam. No to, to wiesz co, Kraków jest też, ja nie wiedziałem o tym, że tam są tak zakorzenione te kibicowskie e, sprawy. Czasami ludzie ode mnie starsi, 10 czy ileś lat, oni mają taką... Yy, nie wiem e, gorycz, jak rywalizacja między pasami jak najbardziej. To ci nieudany mecz czy nieudany wedle komentarz takim meczu? Jak się Znaczy, Ja już mówię takie antagonizmy przy, przeciwko jak gdyby kibicowi. Nie? Ja podejrzewam, że też ode mnie może się nie odwrócili ludzie, ale patrzyli na mnie tak, jak ja poszedłem do Krakowi, to nie było tak od razu, że z Wisły do Krakowi, wie, wie, wie. Ale, ale już patrzyli tak na mnie gorzej, że jak ja mogłem pójść do, do Krakowi. E, ja się nad tym nie zastanawiałem. A ja... mieszkasz tam, gdzie mieszkasz, to jest dzielnica, czy osiedle Wisły, czy Krakowi? Eee... Na północ. To... Są, są różne miejsca, w których jakieś tam rzeczy mamy i niektóre są bliżej Wisły, niektóre bliżej Krakowi I, i tyle wystarczy. Tak. Nie, nie. No, wiadomo, że, że to, to się tam zbyt często nie zdarza, ale oczywiście teraz Nie, z kibicami nie mam żadnych problemów. Natomiast mówię, przy komentowaniu. No były takie sytuacje, że podejrzewam, że i jedni i drudzy nie byli zadowoleni. Bo yy, to, to bo, zresztą. Yy, nie chcę mi się na ten temat, ale legoniści mówią, że jestem Wiślakiem, ci mówią, że coś tam, że przeciw kolegi i tak dalej. Jeszcze raz ci mówię, ja zauważyłem jedną rzecz. Jeżeli tylko kogoś z kimś kojarzą z jakimś klubem, to oni już myślą, kibice, że ja muszę być tam sercem i nie ma możliwości być obiektywnym. I to mówi kibic, to mówi kibic który jest związany z danym klubem. Ja z Wieszczem kiedyś rozmawiam, i on mówi, ja nie mógłbym skomentować ŁKS y, y, widzę, bo ŁKS ma w sercu. Ja ale poczekaj, ale jak to można by było zrobić? Czy musiałbyś sam siebie oszukiwać, jakbyś komentował mecz? No tak. No tak czy nie? No nawet komentując derby jesteś sercem z kimś, ale. Mm, Obiektywizm do tego Ale się pewnie no, no ciężko by było kłamać. No tak, by było, by było bardzo ciężko kłamać. Tym bardziej, że no za tydzień masz inny mecz, i tak dalej. Życie, życie, życie idzie, idzie naprzód. Nie wiadomo, że Wisła, Krakowia, dwa kluby, których grałeś, ale czasami za mało wspominamy gks Katowice. Grałeś w tych historycznych meczach z Bordeaux po europejskich pucharach? No, oczywiście. Jak ostatnio, byłem, ostatnio byłem na 60-leciu GKS-u Katowice. E, buduje się nowy stadion. Myślę, że coś nowego się tam dzieje. Przy tym stadionie to. to Może też... klontwę zdejmują i wrócą do ekstraklasy, bo yy... tam z Bukowej ciężko. Okej, dobrze funkcjonuje. Tam te, te sekcje poszły do przodu, czekają na piłkę i jest dosyć dobry jak gdyby kontakt w mieście i tak dalej, więc tam, tam to wszystko zmierza do tego, żeby ten GKS się odbudował. No, GKS to jest jeden z moich też lepszych okresów tak naprawdę w karierze. Ale wiedziałeś, że Zidan będzie no, czołówką. On był młodym, człowiekiem wtedy. Wiesz co, my żeśmy grali z Bordeaux, wyżej oceniam Aris Saloniki. Graliśmy A. z Arisem Saloniki, tam był taki kofidis. Jest Bordeaux, bo z bo, zdan. Tak. I zarazu mistrzowie świata. Od tak, tak, ale, ale ja pamiętam, że dużo lepiej grał Aris Saloniki, który przeszliśmy i, i to był lep, lepszy zespół piłkarsko. Bordeaux, no wiadomo, nazwa i tak dalej, skazani na pożarcie, ale to też jak gdyby pokazuje że można, nawet odnosząc no, się cały czas do tej reprezentacji jako najważniejszy zespół i teraz to, 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 to o czym myślimy w kontekście tych Euro, że można, można ograć w tych najlepszych. I dlatego e, wtedy tak było e, i to był też okres taki bardzo dobry, grający w pucharach e, i też najbardziej, to był mój najlepszy prezes, Dziurowicz, mimo to, że kontrowersyjny dla wielu, bym powiedział, e, stron Polski. To, to był facet, który mnie nauczył jednego, że taka, taki przekaz, to czego ja chcę do zespołu, szefa do, yy, do tak naprawdę yy, pracowników, musi być zdecydowany. Ja chcę grać w pucharach. I to ja chcę grać w Pucharach. No nie jest takie, że dobrze będzie, jak będziemy grać ale w Pucharach. chciał być mistrzem Polski, nie został. Y... Robił wszystko. Nie, bo on chciał grać w Pucharach. Jakby powiedział, chcę być mistrzem, mistrzem Polski. Polski widocznie być. tego mu zabrakło. Jak ja bym powiedział, że chcę być, yy, grać, nie wiem, w jakimś tam klubie, w Lizy Angielskiej, No chciałem, yy, nie wyszło, ale yy, jakbym bardzo, no to też pewnie moje naswietawienie. Blisko byłeś Anglii? Tak, tak, ale, ale, yy, ale chodzi o to, że. To, co myślimy i tak dalej, dajemy ten przekaz, to w niego musimy bardzo wierzyć. To żeby był to był się... Powiedz mi, co to był za klub, no bo eee, Leeds United, Leeds United, Jej tak. Lepowie. Wiesz, no to, to już nie chcę grzebać w trupach. Natomiast no. faktycznie to był trochę inny okres. Tam mogło grać trzech obcokrajowców, niech tak jak teraz, 30. Pozwolenie o pracę, tak? Takich... Pozwolenie o pracę wtedy, jak gdy miałem już miałem kontrakt przygotowany, tak. Nieważne, ważne, że e, dzisiaj to pewnie bym myślał o tym, żeby grać. E, Y, mniejsze kompleksy, człowiek już przez, przez lata trochę się wyzbył kompleksów. Wtedy byliśmy trochę w innej Polsce. Y, inne stadiony, dzisiaj młodzi już mają zupełnie, y, mogą mieć inne myślenie. Dzisiaj bym myślał o, o wielkich rzeczach, większych niż, y, niż wtedy, za tamtych moich czasów było. I myślę, że tak młodzi powinni patrzeć, powinni Dziu, patrzeć na, na, y, na sam szczyt. Jakby nie patrzeć, jesteś panem z okienka. Ja to akceptuję, daję sobie no nie, no nie A to dlaczego nie zostałeś trenerem, powiedz? Co? Chciałeś być trenerem. Chciałem i wydawało mi się, że będę tym trenerem. Ja już sobie wizualizowałem, jak skończyłem grać piłkę, nawet sobie wyobrażałem szatnie, że jestem trenerem, że, że coś tam w jakiś sposób tam różne prowadzę. I raz, że sam chciałem i kiedyś właśnie doktor Wiekoszyński powiedział mi: Będziesz dobrym trenerem. Ja mówię, czego doktor? No, bo ty się o wszystko pytasz. Nie miałem, miałem wielu trenerów, którzy nie pytali o tak oczywiste rzeczy jak ty, bo ty chcesz wiedzieć. Jak to się, nie, czym to się taką, je tak, i, tak, tak. i tak dalej. I też jak gdyby zobaczyłem na swoim organizmie, co jest, co jest ważne w tym, żeby dobrze funkcjonować, żeby, żeby tak naprawdę no, poprawiać się pod względem fizycznym. No i z tym doktorem czasami po 6 godzin rozmawiałem. Siedzieliśmy, że mówi dobra idź już do domu, nie? Idź już do domu. Wyganiał cię. Wyganiał mnie już, tak. Ja w jakiś sposób też to było moje przygotowanie do, do pracy trenerskiej. On mi opowiadał też o pracy, na co trzeba zwrócić uwagę i tak dalej, bo on z tymi trenerami wie, wieloma współpracował. Ja się przygotowałem trochę do tej roli. I to smoku przez smoka, ale tak naprawdę tym trenerem nie zostałem, bo on mnie wciągnął w tą e, e, komentatorkę. Bycie. Tak. Nie, no dobra, ale nie można było tego pogodzić. Mm. Znam takich, co e, tańczyli na mnie, różnych się, weselach. mnie się nie ukrywałem, mnie się to trochę spodobało. Mnie się to spodobało, bo, bo jeżdżenie na mecze, później czasami e, na Ligę Misłek pojechałem i mówię, wow, fajnie, nie? Na fajnych meczach jestem, nie je, byłem jako piłkarz, więc to, 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 to jest A super. A może to, że prowadziłeś swój prywatny biznes. To już już. Nie. Nie, to bym pogodził, to nie było problemu. Natomiast chodzi o to, że jeżeli wszedłem w to, mi się już nie chciało, A. bo, bo po, 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 pomyślałem sobie, że e, odpowiadać za grupę ludzi 24 godziny na dobę żyć e, tylko problemami z klubu, powiedziałem, że nie, bo to się zagubię w tym. I, I nie będzie jak gdyby szansy jak gdyby wyjścia z tego, bo e, Czyli tak naprawdę zechcesz... nie chciałem być tym trenerem. Tak na... Na 100%. Chyba tak, chyba tak, chyba... albo inaczej. Marzenie, które tak nie do końca chciałeś zrealizować, co? Wiesz co, myślę, że yy, gdyby inny był splot, może okoliczności i tak dalej, to, to, to tym trenerem mo... albo inaczej, no, nie wiem, nie wiem co powiedzieć. A może masz rację, może bardzo nie chciałem, jakbym bardzo chciał... By został. Yy, to bym został, no, po co, no. myślę tak, telewizja, coraz więcej wyzwań, Ekstra klasa, którą kochasz, Liga Mistrzów, no deser. Ale wtedy, tak, ale wtedy mi się to podobało i, i ja tak jak gdyby nie byłem zmęczony, ja się tym nakręcałem. Też przychodzenie do programu, na początku stres. Pamiętam, że jak z Twaroszkiem tam robiłem Ligę Plus, on mi rzucał jak gdyby jakieś hasło, zadawał pytanie, prawie już odpowiedział i ja później jechałem na tym, co on mówi. Czyli nie miałem swojego zdania trochę. No tak. Bo byłem potem, To jest dla eksperta, Swoje zdanie? Swoje zdanie jest No tak, ale, ale wiesz, te pierwsze programy, pamiętam, to też był dla mnie stres, to też była adrenalina, to też trochę tak jak wyjście na boisko i też się, jak gdyby, utożsamienie z tym. To też wejście do studia, dla mnie też to była nowość i to była taka, coś takiego, co ja miałem adrenalinę. Słuchaj, nie wiem, czy, czy masz frustrację, czy nie masz, ale miałbyś teraz 57 lat, chyba ja masz, tak? miał być ze sobą parę klubów, parę spadków, parę awansów, może mistrza Polski, byłbyś y, trenerem, który siedziałby na telefonie i czekał, zadzwoni prezes czy nie zadzwoni. To też jest taka ciemna strona tego, a, a byle, przepraszam za wyrażenie. Junior w zawodzie dziennikarskim może udowodnić ci na, na papierze, albo w necie, albo w telewizji, że, że się nie znasz, że nie potrafisz, że w ogóle powinien dać sobie spokój. Zgadza się? No tego nie brałem zupełnie pod uwagę. Oczywiście, to, to są, no, ale co mają powiedzieć aktorzy, którzy czekają na rolę, a, a zanim się dostać do szkoły aktorskiej, musieli czekać powiedzmy 5 lat, później 5 lat y, jeszcze studiów tak. I, i jeszcze i, i mają 35 lat i, i czekają z włączonymi dwoma telefonami, nie? A tutaj telefon się nie odzywa. E, no taka jest kolej rzeczy. No dzisiaj tak naprawdę tych trenerów jest coraz więcej. E, a mogłoby tak być, no bo wiesz, no dzisiaj trener tak naprawdę, ja dzisiaj będąc trenerem podejrzewam, że pewnie młodzi by się ze mnie śmiali, że świat mi uciekł. Nie jestem jak gdyby też w niektórych tematach, które są. E, no, nie... iPhone obsługujesz, komputer też na pewno. E, Daj radę. Daj radę. No. radę. No oczywiście to, to zarządzanie to też polega na tym, żeby sobie dobierać ludzi odpowiednio do tego, żeby też jak gdyby ci, ci młodsi mogli jak gdyby ci pomagać. Ale wracając jak gdyby do, do t -t trenera, to dzisiaj wiem, że pewnie nie byłbym szczęśliwy, jakbym był trenerem. Dlatego, że to by było też zabranie kawałka czasu i takiego wycinka, który ci mija tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc. Nagle się orientujesz, że masz 57 lat. Wow, ja dopiero grałem w piłkę, nie już tak. jestem trenerem. A jest jeszcze coś takiego jak czas dla siebie. Dla rodziny. E, nie miałem czasu na żenie rowerem, który e, uwielbiam. I, e, no, a, to już rozumiem. E, rozumiem i... Dlaczego masz taką sylwetkę, kiedy twoja żona robi takie fantastyczne ciasta? <grym> masz cukiernię, gdzie mógłbyś siedzieć i, 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 i te ciastka spożywać. No tak, tak. Nie, no, no. Dobra przemiana materii. No. E, tak, I tak. To masz o siebie. Nie no, chodzi o, to, chodzi o to, że powtarzalne rzeczy, które tak naprawdę to, to jest jak gdyby twoja praca i tak dalej, powodują, że w pewnym momencie... No, ten czas biegnie i ty nie masz czasu nawet się zastanowić, czy to jest ta niedziela, czy to jest czwarta niedziela miesiąca, czy pierwsza. I to, jak gdyby myślę, trener ma to y, trudne zadanie mało tego teraz się zastanawiać, czy ten jest obrażony, że nie grał i tak dalej. To też jest powołanie dla ludzi, którzy y, no, potrafią w tym y, tkwić, rozwijać się. Y, ale dzisiaj, z perspektywy czasu, jestem szczęśliwy, że y, że, że tym trenerem nie byłem, bo, bo tak jak powiedziałem, to, to by mnie za bardzo zajmowało. Zajmowało by się. Zobaczymy, jak się zajmują finały Mistrzostw Europy. Wybierasz się? Tak, tak. W ekipie telewizyjnej? Tak, tak. Podobno tak. Podobno? Oficjalnie jeszcze nie, nie wiem, nie, nie, ale, ale paszport dałem. Wczoraj, wczoraj dałem paszport, więc jest szansa, że akredytację dostanę. Akredytację dostaniesz, ale będziesz przy reprezentacji Polski? Nie wiesz tego. O, tam będzie tyle programów, że pewno. Tam jest dużo ludzi. Ja wiem, dużo ludzi, ale tyle programów, że i Kazimierz Węgrzyn powie swoje zdanie na temat reprezentacji. No dobra, pilnuj tej reprezentacji, Kaziu. Dzięki za spotkanie. Wszystkiego Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło w tym towarzystwie Ale tej scenerii. A czego tu brakuje? Nie no, słuchaj, no za tobą mam kościół mariacki. No czuję się tutaj, no to jest, wiesz, w szoku jestem. W zależności od tego, kto przychodzi, macie, rozumiesz, obrazki, no to, no. Szukaliśmy coś z Biłgoraja, swojej rodzinnych miejscowości, ale nie wiem, czy tam jest coś charakterystycznego. Tam sita były, sitarska. Kiedyś robili sita w Biłgorajo i tam jest jeszcze taki skansen, także no no wiesz co, no to już ale... zaczynamy mówić o skansenach, to czas kończyć. No tak. <śmiech> <dobrego>. <śmiech> Dzięki bardzo pozdrawiam. Kazimierz Węgry był naszym gościem. Dziękuję.